Ponad 100 hektarów terenu zagospodarowanego dzięki inwestycjom przekraczającym już 1,1 miliarda złotych, 13 przedsiębiorców i 2300 pracowników. Kilkanaście lat temu nikt by nie pomyślał, że Podstrefa Żarów będzie jedną z najprężniej rozwijających się lokalizacji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark. Gala jubileuszowa z okazji 15-lecia powstania Podstrefy Żarów zgromadziło wiele znakomitych gości. Pojawili się przedstawiciele firm japońskich, włoskich i polskich, reprezentanci świata biznesu i nauki, włodarze sąsiednich miast i gmin, a także wiele osób, bez których powstanie i rozwój podstrefy nie byłby możliwy. Szanowny Panie Ambasadorze Shigeo Matsutomi, Szanowny Panie Prezesie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Inwestpark, Panie Macieju Madora, Szanowne Panie i Panowie Prezesi, Dyrektorzy Żarowskich Strefowych Zakładów Pracy, drodzy goście, przybyli na dzisiejszą uroczystość. Żarów jest małym przemysłowym miasteczkiem, powstałym dzięki odkryciu przed ponad 150 laty naturalnych złóż. Na ich bazie wybudowane zostały zakłady wydobywcze i przetwórcze. Przez ponad stulecie były tu kopalnie, huty, zakłady chemiczne i ceramiczne. Zakłady mniej czy też bardziej prężnie funkcjonowały niemal do połowy lat 90. XX wieku. Wówczas władze gminy podjęły wyzwanie i przystąpiły do zorganizowania przestrzeni do prowadzenia biznesu dla partnerów pierwotnie z Japonii, a następnie z wielu kolejnych krajów. Najpierw przed kilkunastu laty, przy zabiegach burmistrzów Żarowa Zbigniewa Chlebowskiego i Lilii Gruntkowskiej oraz przy osobistym wsparciu ówczesnego ambasadora Japonii, dzięki decyzjom podjętym przez zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark oraz ministra gospodarki, utworzona została właśnie tu w Żarowie, podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej. Gościem honorowym gali był ambasador Japonii w Polsce, Shigeo Matsutomi. Ambasador przekazał burmistrzowi Żarowa specjalne wyróżnienie ministra spraw zagranicznych Japonii za wybitne osiągnięcia w promowaniu przyjaznych stosunków między Japonią i krajami z zagranicy. W podziękowaniu za aktywność społeczną i promowanie kultury japońskiej burmistrz Leszek Michalak podziękował także ambasadorowi Japonii, przekazując na jego ręce figurkę mamuta Żarowa, którego kości zostały odkryte w 2005 roku na starej żwirowni w pobliżu Krukowa. Dziś krukowski mamut, niegdyś niecodzienne znalezisko, jest symbolem Żarowa, jej kultury i sztuki. Gratulacje złożył również Maciej Badora, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark, przekazując ambasadorowi Japonii symboliczny kamień milowy. Nie zabrakło także podziękowań dla wszystkich firm funkcjonujących na terenie żarowskiej podstrefy. Burmistrz Leszek Michalak oraz wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark Michał Szukała wręczyli specjalne podziękowania przedstawicielom firm, które zainwestowały w podstrefie żarowskiej, za zaufanie i działalność na rzecz lokalnego rozwoju. Był raz Piero, taki smutny pajacyk, aż żal. Żal, bo Piero mieszkał sam w wielkim sklepie wśród lal. Sam, ciągle sam, choć gitarę miał i na niej grał. Ach, ten Piero, lalce fler swoje serce.